Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj przynoszę wam potężną i szczególną modlitwę do naszego umiłowanego Jezusa, aby prosić o uzdrowienie z choroby i przywrócenie zdrowia. Ta modlitwa jest szczerym wołaniem do Pana, który jest naszym boskim lekarzem i który ma moc uzdrawiania wszystkich naszych chorób. Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, zmaga się z chorobą, wiedz, że Jezus jest przy nas, gotów wysłuchać naszych próśb i udzielić nam uzdrowienia. Zanim rozpoczniemy naszą modlitwę, chcę zadać kilka pytań, abyśmy mogli wspólnie się zastanowić. Czy przechodzisz trudny czas z powodu choroby? Czy czujesz się przytłoczony bólem i troską o zdrowie? Szukasz boskiej interwencji, aby przywrócić swoje zdrowie lub zdrowie bliskiej osoby? Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest twierdząca, ta modlitwa jest specjalnie dla ciebie. Zjednoczmy się w wierze, wierząc, że Jezus, lekarz lekarzy, może nas uzdrowić. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 9, wersecie 35, czytamy: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelkie choroby i wszelkie słabości. Ten werset przypomina nam, że Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki i nadal dokonuje cudów w naszym życiu. Podczas recytacji tej modlitwy otwórzmy nasze serca i całkowicie zaufajmy miłości i mocy Jezusa. On zna nasze bóle, nasze troski i nasze potrzeby. On zaprasza nas, abyśmy oddali wszystko w Jego ręce, wiedząc, że troszczy się o nas z nieskończoną miłością. Prośmy o uzdrowienie z wiarą, wierząc, że Jezus może przywrócić nasze zdrowie i przynieść ulgę w naszych cierpieniach. Drodzy bracia i siostry, wiem, że często w obliczu choroby odczuwamy strach i zniechęcenie. Jednak Słowo Boże zachęca nas, abyśmy nie tracili nadziei. W Księdze Jeremiasza, rozdziale 30, wersecie 17, Bóg obiecuje: lecz ja przywrócę ci zdrowie i uleczę cię z ran, wyrocznia Pana. To potężne przypomnienie, że Bóg pragnie naszego uzdrowienia i odnowy. On jest wierny swoim obietnicom i zawsze gotowy, aby nas wspomóc. Podczas tej modlitwy będziemy pamiętać, że Jezus kocha nas głęboko i pragnie naszego dobra. Przyszedł na świat, aby nas zbawić i dać nam życie w obfitości. Nawet w chwilach największego bólu i trudności, On jest z nami, podtrzymując nas swoją łaską i miłosierdziem. Zaufajmy Jego dobroci i uzdrawiającej mocy. Rozpocznijmy tę potężną modlitwę do umiłowanego Jezusa, prosząc o uzdrowienie z choroby i przywrócenie zdrowia. Odłóżcie na bok wszystkie troski i powierzcie swoje cierpienia w ręce Pana. On jest naszym schronieniem, naszą siłą i naszą nadzieją. Niech pokój Chrystusa będzie z nami wszystkimi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowany Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, przychodzę do Ciebie w tej chwili potrzeby z pokornym sercem pełnym wiary. Ty jesteś naszym boskim lekarzem, tym, który ma moc uzdrawiania wszystkich chorób i przywracania zdrowia. Ufam Twojej miłości i miłosierdziu i proszę, abyś spojrzał na mnie z współczuciem. Panie Jezu, wiem,
że podczas swojego życia na ziemi uzdrawiałeś wielu chorych. Uzdrawiałeś ślepego Bartymeusza, kobietę z krwotokiem, paralityka z Betesdy i wielu innych. Nie tylko uzdrawiałeś ich fizyczne choroby, ale przynosiłeś także pokój i odnowę duchową. Dziś przychodzę przed Ciebie, prosząc o tę samą łaskę. Ulecz mnie, Panie, z każdej choroby, która dręczy moje ciało, umysł i duszę. Proszę Cię, Jezu, abyś dotknął każdej komórki mojego ciała, przywracając doskonałe zdrowie, które dla mnie pragniesz. Choroba osłabiła mnie i przyniosła mi cierpienie, ale wiem, że w Tobie mogę znaleźć siłę i uzdrowienie, którego potrzebuję. Twoje słowo mówi, że przez Twoje rany zostaliśmy uzdrowieni. Izajasz, rozdział 53, werset 5, i wierzę w tę obietnicę. Przywróć mnie, Panie, swoją uzdrawiającą mocą. Panie, proszę Cię także, abyś obdarzył mnie łaską cierpliwości i wytrwałości w czasie tej choroby. Czasami ból i dyskomfort mogą być przytłaczające, a zniechęcenie może mnie ogarnąć. Pomóż mi zachować wiarę i nadzieję, wiedząc, że jesteś ze mną w każdym momencie. Daj mi siłę, aby stawiać czoła każdemu dniu z odwagą i ufnością w Twoją opatrzność. Jezu, proszę Cię, abyś uwolnił mnie od wszelkich lęków, które przynosi choroba. Lęk przed nieznanym, lęk przed bólem, lęk przed przyszłością, oddaję wszystkie te lęki w Twoje ręce. Ty jesteś księciem pokoju i tylko w Tobie mogę znaleźć prawdziwy spokój i bezpieczeństwo. Uspokój moje serce i umysł i napełnij mnie swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jak opisano w liście do Filipian, rozdziale 4, wersecie 7. Panie, proszę Cię, abyś pobłogosławił lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy się mną opiekują. Daj im mądrość, rozeznanie i umiejętności, aby skutecznie leczyć moją dolegliwość. Niech będą narzędziami Twojego uzdrowienia, a poprzez ich opiekę niechaj odczuwam Twoją miłość i miłosierdzie. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy są przy mnie, oferując wsparcie i opiekę w tym trudnym czasie. Jezu, proszę Cię, abyś również uzdrowił moje rany emocjonalne i duchowe. Często choroba nie dotyka tylko ciała, ale także duszy i ducha. Ulecz mnie z wszelkich zranień, smutków i lęków, które mogą utrudniać moją pełną rekonwalescencję. Przywróć mi radość i wewnętrzny pokój oraz pomóż mi w pełni zaufać Twojej dobroci. Panie, wiem, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wskrzeszałeś zmarłych, uzdrawiałeś chorych i wypędzałeś demony. Wierzę w Twoją nieskończoną moc i zdolność do przekształcenia każdej sytuacji. Dlatego proszę Cię z wiarą i ufnością, abyś dokonał cudu w moim życiu. Niech moje uzdrowienie będzie świadectwem Twojej miłości i miłosierdzia, aby wszyscy mogli zobaczyć i uwierzyć w Twoją wielkość. Jezu, oddaję Ci wszystkie moje lęki i niepokoje. Powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 28. Przychodzę do Ciebie, Panie, szukając ulgi i odpoczynku dla mojej duszy. Wiem,
że w Tobie znajduję bezpieczne schronienie i że Ty będziesz niósł ze mną wszystkie moje ciężary. Panie, proszę Cię również, abyś pobłogosławił moją rodzinę i wszystkich, którzy są przy mnie w tym okresie choroby. Daj im siłę, cierpliwość i miłość, aby nadal mnie wspierali. Niech odczuwają Twoją obecność i Twój pokój, a nasza rodzinna jedność zostanie wzmocniona przez tę próbę. Pomóż nam pozostać mocnymi w wierze i zaufać Twojemu doskonałemu planowi dla naszego życia. Jezu, proszę Cię, abyś umocnił moją wiarę. Czasami wątpliwości mogą przeniknąć moje serce, zwłaszcza gdy staję przed długimi okresami cierpienia. Pomóż mi ufać Twojej miłości i Twojej obietnicy uzdrowienia. Niech moja wiara nie zachwieje się, ale zawsze będę pamiętać, że jesteś wierny i że Twoje plany są dobre, aby dać mi przyszłość i nadzieję. Jeremiasz, rozdział 29, werset 11. Panie, naucz mnie akceptować Twoją wolę, bez względu na to, jaka ona jest. Wiem, że Twoje drogi są wyższe niż moje i że widzisz pełny obraz mojego życia. Pomóż mi przyjąć Twoją wolę z wdzięcznym i uległym sercem, wiedząc, że zawsze chcesz dla mnie najlepszego. Nawet jeśli uzdrowienie nie przyjdzie w sposób, jaki oczekuję, ufam, że działasz dla mojego dobra. Jezu, proszę Cię, abyś odnowił moją nadzieję. Nadzieja jest życiodajną siłą, która podtrzymuje mnie w trudnych chwilach. Pomóż mi patrzeć w przyszłość z zaufaniem, wiedząc, że masz wspaniały plan dla mojego życia. Niech każdy dzień przeżywam z pewnością, że jestem w rękach Wszechmogącego Boga, który mnie kocha i troszczy się o mnie. Panie, dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem i za te, które jeszcze otrzymam. Dziękuję Ci za dar życia, za siłę, którą dotychczas mi dałeś i za nadzieję na uzdrowienie. Dziękuję Ci za Twoją stałą obecność i Twoją bezwarunkową miłość. Niech nigdy nie przestanę być wdzięczny za wszystko, co dla mnie zrobiłeś i co nadal będziesz robić. Jezu, oddaję Ci moje ciało, umysł i duszę. Ufam Twojej uzdrawiającej mocy i Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Niech Twoja wola wypełni się w moim życiu, abym mógł zawsze uwielbiać Twoje imię we wszystkich okolicznościach. Umocnij moją wiarę, wzmacniaj moją nadzieję i napełnij mnie swoją miłością. Panie, pobłogosław wszystkich, którzy modlą się razem ze mną tą modlitwą. Niech oni również doświadczą Twojego uzdrowienia i Twojego pokoju. Niech wszyscy będziemy żywymi świadkami Twojej miłości i miłosierdzia. Abyśmy razem mogli chwalić i uwielbiać Twoje święte imię, dziś i na zawsze. Jezu, Ty jesteś naszym Odkupicielem i Zbawicielem. W Tobie znajdujemy pełnię życia i uzdrowienie wszystkich naszych bólów. Przychodzę do Ciebie z ufnością, wiedząc, że wysłuchasz moich próśb i zaspokoisz moje potrzeby. Dziękuję Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę i za Twoje uzdrowienie. Umiłowany Jezu, ufam Tobie i Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuścisz ani nie porzucisz. Hebrajczyków, rozdział 13, werset 5. Wiem, że jesteś ze mną w każdej chwili, zwłaszcza w momentach największej potrzeby. Niech Twoje imię będzie uwielbione na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękujemy, że modliliście się z nami tą potężną modlitwą do umiłowanego Jezusa, prosząc o uzdrowienie z choroby i przywrócenie zdrowia. Mamy nadzieję, że ta modlitwa przyniosła Wam pocieszenie, nadzieję i pewność, że Pan zawsze jest przy nas, wysłuchując naszych próśb i błogosławiąc nas swoją nieskończoną miłosierdziem. Kontynuujcie dzielenie się tą modlitwą z przyjaciółmi i rodziną, wzmacniając łańcuch wiary i miłości. Podzielcie się swoimi pragnieniami uzdrowienia lub opowiedzcie nam o otrzymanym cudzie. Niech pokój Chrystusa zawsze będzie z Wami, prowadząc każdy krok i oświetlając drogę do uzdrowienia i dobrobytu. Jeśli potrzebujesz również błogosławieństw dobrobytu i obfitości, Święty Michał Archanioł jest obecny w tej chwili na Twoim ekranie, przynosząc potężną modlitwę wstawienniczą. Kliknij teraz i zmień swoje życie z pomocą najbardziej uwielbianego Archanioła w niebiosach. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy nadal razem szukać obecności i błogosławieństw Bożych. Pozostań w pokoju Chrystusa.